Nie mogę uwierzyć, co przygotowała dla nas ten weekend Ekstraklasa po tym fenomenalnym spotkaniu w Zabrzu, gdzie Widzew przyjechał właśnie na Śląsk. Po tym występie Sebastiana Kowalczyka w meczu Pogoni dzisiaj znów spektakl. Naprawdę Podlasie, powiedziałbym, przygotowane na konfrontację z Legią. Przed meczem gigantyczna otoczka, że kolejny bój właśnie w Białymstoku. Legia nie wygrała tam od kilku dobrych sezonów. No dzisiaj to się zmieniło. Absolutnie koncert w wykonaniu podopiecznych Kosty Runianicza. Wydaje mi się, że nawet najwierniejsi kibice Legii nie mogli się spodziewać takiego wydarzenia, takiej lekkości, takiego luzu, takiego przekonania we własnych umiejętnościach. No właśnie to jest to, co cechuje naprawdę potężne drużyny i w Polsce, i generalnie w Europie. Mam wrażenie, że tak wyglądająca dzisiaj Legia bez problemu pokonałaby każdą drużynę, nawet Raków w największym prime Marka Papszuna z dużą łatwością. No widać było po ruchach, po zagraniach piłkarzy Legii w polu karnym rywala. Spokojnie oczywiście ten wynik mógłby być wyższy. Legia też oczywiście oddając jak największy szacunek do przeciwnika, nie grała już defensywnie, nie szukała tylko tego, żeby ten mecz się szybciej skończył. Absolutnie atakowała cały czas, grała dobrze i to mi się podobało. Jagiellonia natomiast, no ciężko chwalić drużynę Macieja Starczyka. Oczywiście baty, oczywiście 5 straconych bramek. Natomiast w pewnych momentach wyglądało to całkiem obiecująco. Przede wszystkim wyszli na prowadzenie, otworzyli wynik tego meczu. No ale to, co wydarzyło się później po tej bramce Guala, to chyba przeszło wszelkie najśmielsze oczekiwania Macieja Starczyka. No Legia się odpaliła, ale przede wszystkim dobrze zareagowała na straconą bramkę. Mam wrażenie, że w początek spotkania, czyli ta przerwa też związana z tymi racami i generalnie takie wybicie trochę piłkarzy z rytmu. Później stracona bramka i to wszystko jakby podziałało właśnie tak motywująco, jako duży bodziec na piłkarzy Legii. Oczywiście kapitalny występ Josue, autora 3 trafień, natomiast żeby być tu precyzyjnym, wyszczególniłem sobie wszystkich piłkarzy Legii, którzy zaliczyli liczby. I to mamy tak, Paweł Szołek 2 asysty, Carlitos 2 asysty, Josue oczywiście hat-trick, zabrał piłkę do domu i Mladenowicz, który zaciera ręce na mundial w Katarze wraz z Serbią, bramka, asysta. Nie jestem w stanie wyróżnić jednego piłkarza, natomiast absolutnie też kapitalny występ Bartosza Kapustki. Świetnie wyglądał Bartosz Slisz, trochę z takiego tylnego siedzenia, natomiast dostarczał te piłki, powiedzmy, asysty drugiego stopnia, zabezpieczał tył, naprawdę też kapitalny występ. Kapitalny generalnie ostatnie tygodnie po początek sezonu miał mierny. W drużynie z Białego Stoku no też ciężko jakby tutaj wskazać jednego piłkarza, bo kilkukrotnie oczywiście ci piłkarze ofensywni się wyróżniali, robili przewagę z przodu, oczywiście strzelec bramki Gual, czy asystent Czernych, a także młody Kowalski, który strzelił tą bramkę zamykającą jakby wynik spotkania, natomiast też dobry występ oczywiście i Mazan, ale wszyscy piłkarze Jagi byli bezbronni wobec potężnej altyreli Legii. Legii bezbłędnej, Legii z polotem, Legii z dużym jakby liczbą wyborów w akcjach ofensywnych, no bo to też jest to, co imponuje za każdym razem, kiedy Legia wychodziła do przodu, miała komfort gry. Wielu piłkarzy uczestniczyło w akcjach ofensywnych, widać było te wszystkie schematy, naprawdę jakby to była kwintesencja pracy Runianicza w Warszawie, a także jakby taki mecz, w którym po prostu wszystko wychodziło. No czasami tak to się zdarza. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda. Jagiellonia miała jakieś zakusy na awans w tabeli, natomiast tak się nie stało. 10. miejsce. Legia natomiast awansowała na pozycję wicelidera. Zaraz przed nimi jest Raków Częstochowa. Ta przewaga, no nie chcę powiedzieć topnieje, bo jest spora, natomiast gdzieś tam Legia puka i z taką formą, tak wyglądająca powiedzmy na finiszu tej rundy jesiennej, może być zagrożeniem dla wicemistrza Polski. Bardzo ciekawy mecz, no przede wszystkim 7 bramek, naprawdę spektakl na Podlasiu. Was zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.